Stary, gdzie ty mnie zabrałeś? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Powiedz mi, co to jest? Że tu są ryby, tak? Coś się trafi. Siema, witamy wszystkich. Jest dzisiaj ze mną kolega Jakub. Zabrał mnie na swoją wodę. Tak jak widzieliście, woda taka, że można ją przeskoczyć, gdy się rozpędzimy. Kuba obiecał, że będziemy łowić okonie. Jest grudzień, tak naprawdę z rybami jest bardzo ciężko, więc mam nadzieję, że słowa dotrzyma i to okonie będą. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim. O, jest już rybka. No nieduża rybka, ale okonek. Ale pięknie ubarwiony. Nie, no fajnie, to dobrze zapowiada, no. Mam nadzieję, że będą lepsze okonie, że nie będziemy łowić tylko takich palczaków. To ile tu jest wody, Kuba? Z metr półtorej. Czyli jest to taki kanałek, wolno płynąca rzeczka. No w życiu bym w czymś takim nie szukał ryb, bynajmniej ja. Kuba je tutaj znalazł i... No i mam nadzieję, że uda się je tutaj połowić. Zaczynamy. Jak się przynętę położę, też brania są. Tak? Pięknie ubarwiony. Ja uwielbiam takie klimaty małych rzeczek. Piękna rybcia. Mała rybka. O, tu mi się podobuje. Ale uderzył blisko. Co się stało? Zgubiłeś okonia? Sam nie wpadł. No piękny, no. Jest fajniejszy trochę. Mortki, możemy umówić się tak, jeśli złowię okonia w pierwszym rzucie, teraz bez żadnych cięć, zostawiacie łapkę w górę. Umowa? Zaczynam. Jest okoń. Pamiętajcie o łapce w górę. Yeah! Price! Wiem, że jestem żul na łapki, a to okonie biorą prawie w każdym rzucie, ale już tak z grzeczności zostawcie tą łapeczkę pod filmem. Malutki. Mordo, mam dla ciebie propozycję. Słuchaj, jesteśmy na rzece, gdzie bierze bardzo dużo okoni. Robimy sobie challenge. Każdy z nas ma po 5 minut. I kto w 5 minut złowi więcej okoni? Wszystko nagrywamy, do puli wkładamy, powiedzmy po 3 przynęty od siebie. Kto złowi więcej okoni w 5 minut, ten wygrywa i zawiera przynęty. Idziesz na to? Dobra, wchodzę w to. Dobra, Kuba przyjął wyzwanie. Wybierzemy mu 3 przynęty. Na początek pierwsza przynęta, która ląduje do puli, to będzie
będzie rak Crazy Fisha, to jest pierwsza przynęta. Druga przynęta to będzie tanta od Fish Upa, na którą zresztą teraz łowię. I trzecia przynęta, zobaczymy co tu mam w kieszeni. I czy o, kluczyki, drop shot. I trzecia przynęta to będzie Easy Shiner dwucalowy, taki kolor, lekko pedałek. Te trzy przynęty lądują do puli. Kejtek Easy Shiner, Tanta i rak od Crazy Fisha. Dobra, to jak już zaczęliśmy z tymi pedałkami, to też wybiorę jednego pedałka. Ale troszeczkę jaśniejszy. Tak. Mówi, że wybiera najmniej łowne kolory. Nie ma problemu. Jedna przypnęta to będzie Water King w najlepszym kolorze, który mi się najlepiej sprawdzał. I ostatnia przynęta to będzie Daiwa Skinny Kick. Nie bierz ryżowy. Też w takim kolorze. Dosyć. Ja widzę, że wszystkie kolory są u ciebie łowne. Tak. Ty chyba próbujesz wprowadzić mnie w jakieś takie... Dobra, pokaż jak wygląda. Skromnie, ale no jest o co walczyć. Tak, zdecydowanie. Ja w międzyczasie może przedstawię zasady, jakie sobie tutaj ustaliliśmy z Kubą. Będziemy łowić na krótkim odcinku rzeki, już wam pokazuję. Pierwsze miejsce, na którym będziemy zaczynać, to jest tutaj przy tym krzaku. I ciągnie się ono do takiej deseczki, która jest na wysokości w wodzie tutaj. I drugi odcinek, na którym łowimy, jest od tej deseczki do tam tych drzew, które widzicie tam kawałek dalej. Są to dwa odcinki. Będziemy losować sobie, który odcinek, kto będzie penetrował. Czyli weźmiemy sobie na przykład monetę lub coś innego, rzucimy. Jedna osoba będzie miała ten odcinek, druga osoba będzie miała tamten odcinek. I ta osoba, która w 5 minut złowi więcej okoni, wygrywa przynęty. Ja wybieram orła, Kuba wybiera reszkę. Jeśli wypadnie nasz tutaj, nasz nominał, ta osoba wybiera sobie odcinek, na którym chce wędkować. Czy odcinek A lub odcinek B. Rozumiem, że złapiesz, tak? Tak. Dobra, postaram rzucaj, się. Rzucaj. Nie nad wodą. Dobra. Jeszcze raz. Orzeł, czyli mogę wybrać, tak? Tak. Nie, no to biorę odcinek A. Czyli ten pierwszy. Ten pierwszy, no. Dobra. Nie będę kombinował. Przynęty są już w puli, odcinek wybrany. Na telefonie włączamy stoper. Ja oddaję ci aparat i rozumiem, że mogę zaczynać, tak? Tak. Umawiamy się, że przez 5 minut łowimy jedną przynętą, że nie zmieniamy, myślę, że będzie to sprawiedliwe. Każdy z nas może sobie wybrać przynętę, ja zostawiam tantę, na którą łowiłem na początku. I tą tantą będę dalej kontynuował. Nie wiem, jakaś rozgrzewka, coś? Nie? Nie? Przysiądz wędką? Jestem gotowy. Mów kiedy. Czas, start. Nie zapeszaj. Bardzo cię proszę. Do ręki zaliczone. Pierwsza minuta. Do ręki zaliczone. Półtorej minuty. Nęcił wcześniej, teraz chcę konkursów. Garściami rzucałem. Do ręki zaliczone. Ale farcie go dotkłem. Masakra, na styku, nie? Jakby się odczepił i bym nie dotknął. Połowa za nami. Ale ryby spuściłem, widziałeś to? No. Taka fala. No nie. Ile czasu zostało? Półtorej minuty. O Jezu. Jak to mówią biednemu, to i się o krzaka zaczepi. Nie teraz. Jeszcze tam zostało. O matko.
w obrębie głowy. Na mistrzostwach Polski by się liczył. To jest 4, tak? Tak. 45 sekund. 15 sekund. Ile? 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze na koniec branko. Złowiłem tylko 4 ryby. No było kilka brań, ale nie jest to takie proste, jak to się wydaje. 4 rybki w 5 minut. Zobaczymy, ile złowi Kuba. Lecimy na kolejne miejsce, czyli na drugi odcinek wyznaczony. No i tam będzie zaczynał Kuba swoje 5 minut. I tu teraz powinno być takie slow motion, jak idziesz. Taka muzyczka dramatyczna. Dobra, daj mi stoper, bo ja niestety nie mam w swoim telefonie stopera, mam telefon z komunii. Nie, to nie Nokia 3310. Przyjacielu, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Bez rozgrzewki? Bez. Uwaga, poczekaj. Start. O kurde. Nie ilość, a jakość. O, dobrze, że nie łowimy na jakość, bo bym przegrał. 30 sekunda, masz pierwszą rybę. Nie wiem, czy to nie był błąd, że ja wybrałem ten pierwszy odcinek. Ja widziałem, jak ty tam już ostrzyłeś zęby, jak usłyszałeś, że na drugim łowisz. O. Jest drugi, zaliczony. Minuta 18, 20. Dwie minuty. Tik, tak, tik, tak. Kurde. Wcale mnie to nie cieszy. Absolutnie. Nie myśl sobie, że ja się cieszę z twojego nieszczęścia. Nie, no ja ewidentnie miałem gorsze warunki 5 minut temu, nie? Nie wierzę, udało mu się. Masz 3. Masz jeszcze minutę 20 na złowienie jednego, żeby wyrównać. 4 minuty i 25, 26, 27 sekund. Masz 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! We are the champions. We are the champions. Chciałem podziękować koledze za zdrową rywalizację. Gratuluję. Polecam się na przyszłość, polecam się na przyszłość. Mordo, zostaw już te palczaki, zostaw. Już po wtokach, już 5 minut minęło, już teraz to. Ja wiem, że ciągle niedosyt. I słyszę zresztą, jak gości drży, no ale to już teraz to już po wszystkim. Dziękuję. A czujesz ten zapach? To jest zapach wygranej. Jesteśmy już po wręczeniu nagród. Nie było nagród pocieszenia. Niestety. To nie te zawody. No nic, rywalizacja bardzo przyjemna. Bynajmniej zdrowa rywalizacja, bez żadnych spinek. To się tak wydaje, że 5 minut to jest dużo, jako konie biorą w każdym rzucie. A tutaj rzut trwa ile? 30 sekund zwijasz? 45 sekund. No, 45 sekund masz tak naprawdę na jedno zwinięcie, bo tą przynętę prowadzimy na główkach o gramaturze tam 0,5-0,6 grama i do tego prowadzimy bardzo wolno, czyli jak rzucimy, to ten rzut mamy na 40 sekund. Ja miałem 2 przepuszczenia bez ryby, a złowiłem 4 ryby, czyli miałem 6 rzutów przez 5 minut, no to jest, ty miałeś może z 2 rzuty więcej, może z 1, bo ty rzucałeś na krótsze odległości, ale to jest tak czy siak mało, nie? I tak, że udało się jakieś rybki złowić. No nic, myślę, że kontynuujemy dalej łowienie. A jak na razie fajnie, że udało się w ten sposób zakończyć tą rywalizację. Bynajmniej ja się cieszę, nie wiem jak ty, no uśmiechnij się, bo widzowie powiedzą, że cię, nie wiem, steroryzowałem czy coś. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej takich rywalizacji. Oczywiście zasubskrybujcie kanał tam na dole. Powiedz, żeby zasubskrybowali. No powiedz. Nie chcę powiedzieć, bo przegrał. Nie chcę. Ja mu dam. Jak będzie subskrybował.
subskrypcja. Będą pstrągi. Będą pstrągi? Będą pstrągi. Trzymam go za słowo. Obiecał, że jak będzie subskrypcja, to będą pstrągi. Więc pamiętajcie, zostawcie na dole subskrypcję i czekajcie na film z pstrągami. A tymczasem do zobaczenia i trzymajcie się. Patrz, łapią za okonki, za ogonki. Okonki łapią za ogonki. Dasz mi tego raczka?